Witam Was serdecznie, Andrzej Żuromski. Jesteśmy tam, gdzie widzicie, czyli w Kielcach. Areszt śledczy, tak zwane piachy, pucha piachy. Tutaj zaczyna się moja opowieść. Tutaj byłem przewieziony za drugim razem, aresztowany, niesłusznie pomówiony. Założyłem akcję Stop Pomówieniom, założyłem fundację Pomóżcie Pomożemy. A teraz piszę książkę o ludziach pomówionych. Więc cofnąłem się sentymentalnie do tego miejsca. Jesteśmy w Kielcach, 12 grudnia 2016. Zaczynamy książkę, poznacie w niej moją historię, historię innych ludzi z całej Polski, niesłusznie pomawianych i często skazywanych na długie lata za sprawy, których nie zrobili. Może to połączyć. Możemy rozmawiać z ludźmi, żeby zdaliśmy porozmawiać. Takim byłem przestępcą, a 2,5 roku odsiedziałem. W wyjściu zostałem wybrany przez społeczeństwo na sądzieżce. Twarzy nie pokazuję z tego względu, że się obawiam o swoje życie, ponieważ no, są osoby, które prawdopodobnie dopuściły się do tego. Mogą się mścić na mnie i na mojej rodzinie. Jak się ta miejscowość nazywa? A ja nie wiem. Nie wie pani? To teatr Ciechostowica leży. Spokojna miejscowość ogólnie tutaj? No, to w lesie. Wszystko w lesie. Zginął. 30 lat minął. No dobrze, miłego dnia, jedziemy dalej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję. Co się wydarzyło, że musiałaś nas wezwać do siebie i że chcesz, żeby ta historia była też w książce Pomówieni, którą piszę obecnie? Dzień dobry, nazywam się Barbara Karpeta. Zachęcam do czytania i do oglądania książki i wideo.